dniach 20-22 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbył się czwarty małopolski konkurs obrzędów, obyczajów i zwyczajów ludowych Pogórzańskie Gody. Najważniejszym celem konkursu jest ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski poprzez pokazanie na scenie różnorodnych, najcenniejszych wartości kultury ludowej, wszystkich grup etnograficznych województwa, wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych. Uczestnicy konkursu ubrani w stroje ludowe prezentują swoje programy w standardowej formie zgodnie z tradycjami obowiązującymi na danym terenie. Podczas trwającej 3 dni imprezy zaprezentowało się 13 grup regionalnych i obrzędowych z całego województwa małopolskiego. Zgromadzenie w jednym miejscu i czasie tak wielu różnorodnych prezentacji stwarza niepowtarzalną okazję do poznania bogactwa tradycji i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Występy bardzo spodobały się publiczności, która sama ruszyła do tańca. Panie wójcie, można śmiało powiedzieć, że od lat gmina Łużna folklorem słynie. Tak też było w tym roku. Pogórzańskie Gody powróciły, już czwarta edycja. Proszę ocenić to wszystko. Wydaje mi się, że z roku na rok impreza się rozrasta. Myślę, że tak. Faktem jest, że w dniu dzisiejszym zakończył się czwarta edycja Pogórzańskie Gody, konkurs obyczajów, obrzędów i zwyczajów, w którym brały udział zespoły teatralne i taneczne z całej Małopolski. Jeśli chodzi o zespoły, ja oczywiście konkurs trwał 3 dni. Zaczął się w piątek, 21, zakończył się dzisiaj, to jest 22. Więc trudno by było, żebym po prostu cały czas uczestniczył w tych występach. Niemniej jednak z rozmów ze społecznością tutaj gminną, lokalną, uzyskałem informację, że występy tych zespołów były na wysokim poziomie, powiedziałbym profesjonalne i podobały się społeczności. Komisja konkursowa po obejrzeniu i gruntownej ocenie 13 widowisk zaprezentowanych przez 8 zespołów regionalnych oraz 5 grup obrzędowych z 7 powiatów województwa małopolskiego postanowiła przyznać następujące nagrody. W kategorii zespołów regionalnych głównego trofeum w postaci złotej różdżki nie przyznano. 2 równorzędne pierwsze miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 2000 każda przyznano zespołowi regionalnemu Limanowianie z Limanowej oraz zespołowi regionalnemu Zielony Jawor z Krępach. 3 równorzędne drugie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1500 zł każda przyznano zespołowi folklorystycznemu Otwinowianie z Otwinowa, zespołowi regionalnemu Jurkowianie z Jurkowa oraz zespołowi folklorystycznemu Gwoździec z Gwoździca. 2 równorzędne trzecie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł każda
przyznano zespołowi regionalnemu Koronka z Bobowej oraz zespołowi regionalnemu Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej. Wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 500 zł otrzymał zespół regionalny Nawojowiacy z Nawojowej. W kategorii grup obrzędowych głównego trofeum w postaci złotej różdżki nie przyznano. Pierwszego miejsca nie przyznano. Dwa równorzędne drugie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł każda otrzymała grupa obrzędowa z Pisarzowej oraz koło gospodyń wiejskich z Lubnia. Dwa równorzędne trzecie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł każda otrzymało koło gospodyń wiejskich z Makowicy oraz koło gospodyń wiejskich z Marcinkowic. Wyróżnienie i nagrodę rzeczową otrzymało koło gospodyń wiejskich z Klęcza. Za grę aktorską i spontaniczne zachowanie na scenie komisja wyróżniła nagrodami rzeczowymi Marię Górską z Pisarzowej, Józefa Klimasa z Lubnia, Jerzego Skarbę z Marcinkowic, Rozalię Latko z Klęczan oraz Janusza Cierlika z Gwoździca. Fundatorem nagród pieniężnych było Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. Ponadto wszystkie zespoły otrzymały upominki od Małopolskiego Centrum Kultury w postaci okolicznościowych różdżek. Fundatorem nagród rzeczowych dla indywidualnych wykonawców było Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Na międzywojewódzki sejmik wiejskich zespołów teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej komisja artystyczna zakwalifikowała zespół regionalny Limanowianie z Limanowej oraz koło gospodyń wiejskich z Lubnia. Ponadto komisja zarekomendowała do udziału w festiwalu Talia Korzenie, który odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu, zespół regionalny Zielony Jawor z Krępach oraz grupę obrzędową z Pisarzowej. Czwarte pogórzańskie gody już zakończone. Proszę podsumować te całe trzy dni. Czym one różniły się od wcześniejszych przeglądów? Tym się różniły, że od razu dzisiaj było zakończenie, bo kiedyś były przeglądy, a ogłaszało się wyniki dopiero za 2 miesiące na panoramie kultur pogranicza. I tak, a dzisiaj te 2 godziny przerwy, trzeba było się przygotować organizacyjnie, tu różne zabiegi i to, żeby dyplomy były, żeby to było wszystko i protokół i wręczyć i ten czas zapewnić gośćmi występującym, a to było także po koleżeńsku zespoły, bo wiadomo jaka jest dzisiaj finansowa sprawa, żeby nie urywać tych pieniędzy z nagród dla zespołu, bo chodzi o to, jak najbardziej oszczędnie zorganizować, żeby pieniążki na nagrody, bo przecież to amatorskie dzisiaj nie ma dużo sponsorów. I było podsumowanie i to jest zawsze organizatora sprawa, przecież oni odjechali w piątek, w sobotę, daleko odjechali, czy większość przyjechała. Okazuje się, że to jest jednak mobilność ludzi. Koła gospodyń, zespołu, folklorze nie liczą swoich pieniędzy. Przyjechali specjalnie za swoje pieniądze i byli na rozdaniu. To jest po prostu dla mnie to jest coś pięknego, że jest komu wręczać i przy pełnej sali ludzi. A poziom był bardzo wysoki. No, mi jest trudno mówić, bo ja też miałam zespół, tak się złożył, któremu robiłam program na tym. Tym bardziej trochę stresu dla mnie było, bo taka niezręczność organizatora. Jednocześnie mam swój zespół i to tak delikatnie. Ale patrząc na te wszystkie 4 lata, bo też obserwuję już od kilku lat pogórzańskie gody. Dokładnie. Potwierdzam, że rośnie poziom. Rośnie, ale to jest coraz wyższe. My wymagania stawiamy, bo to jest selekcja bardzo duża. To nie to, że kto przyjedzie. To jest wybrana grupa po przeglądach trzech i oprócz tego na podstawie kaset, ile się zgłasza, to w tym roku 10 z kaset, tylko połowa, 5 programów wybranych. To jest jak gdyby finał wojewódzkich różnych przeglądów. Bardzo trudno się tu dostać. Także to jest bardzo, bardzo dużo. Niektóre koła gospodyń, proszę zauważyć, piękne programy koła gospodyń, one przenoszą od gminnych, powiatowych przez wojewódzkie, zanim się tu dostaną. Bardzo duża selekcja jest, przez różne szczeble przechodzą, żeby się tu dostać. Ile obrazków? A komu dali teraz za aktorstwo indywidualnie? Przecież aktorom z kół gospodyń wiejskich, a oni pracują. Bez instruktorów, za własne pieniądze, nie mają sponsorów. Jest to piękne, jest. Ja osobiście się cieszę, na wsi mieszkam i pracuję, sama jestem instruktorem i wiem, jak to jest dzisiaj z tymi środkami. I chęć, mimo trudnej sytuacji, kryzysu ekonomicznego, a tu mamy wyższy poziom. Niepiękne. Co będzie za rok? Kultura się broni. Dokładnie, kultura się broni, potwierdzam. Ale co będzie za rok? Mały jubileusz, bo to już piątka. No tak, skromny. Będą niespodzianki? Pomyślimy, mamy pomysły, właśnie już w tym roku delikatne, za własne pieniądze ciasta przywiozły koła gospodyń. Była degustacja, gdzie częstowanie publiczności, jak znajdziemy grosza, że może małe konkursy, wystawy rękodzieła, żeby szukać widza, kogoś, kto będzie szukał nie tylko pięknych rzeczy na scenie, ale koło rękodzieła, ciasta, takich innych rzeczy ogromadzać i
chcę tu zdecydowanie podkreślić piękną sprawę szkoły szalowej. Przecież umówmy się, to jest regionalizm mamy w szkołach. Piątek i w sobotę. Kadra nauczycielska, dyrekcja z młodzieżą tutaj byli na sali. Ta szkoła jedyna odpowiedziała na zaproszenie dyrektora Ośrodka Kultury Henia Walonga. Tu. Piękne. Mieli co oglądać, bo tu się zmieniały, nie tanuszki jakieś. Tu były rzeczy takie tematycznie obrzędowe, różne. To dzisiaj się już tego nie spotyka. To jest piękna lekcja. Także to chciałam podkreślić i jak możecie gdzie, to podkreślajcie. W szalowej nauczycielom zależy, że młodzieży coś pokazać. Innego z tradycji do tyłu. To... Nie pozostaje nam nic innego, jak pozdrowić całą szalową i powiedzieć do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Myślę, że pomyślimy, że tutaj koledzy z Ośrodka Kultury po przeciwnej stronie KMR stoją. Mirosław, pozdrawiamy. Z biblioteki. Pomyślimy, tu kolega Stasiu z szalowej, również teatralnik. Tak. Pomyślimy o pomysłach, jakichś konkursach dla publiczności. Dla kadr, z publiczności, zadań jakieś, może jakieś rozwiązywanie, zagadki i nagrody takie dla publiczności w przerwach, kiedy się zmiana jest na scenie, różnych rzeczy, to coś dla publiczności. Po prostu myślę, że a może... A reszta niech zostanie niespodzianka. A ja jeszcze chciałam jedną rzecz podkreślić. Na Pogórzu wszyscy, co tutaj przyjeżdżali, mówili, jak tu pięknie, jak tu czysto, jak tu schludnie. To cieszcie się, tu mieszkacie w tym regionie, macie cenną rzecz. Wszyscy to, co tu przyjeżdżali po drodze, z daleka przyjeżdżali, bardzo to chwalili, że tu jest bardzo czyściutko. Piękna sprawa.